hold up. Elo, elo! Z tej strony wasz niezastąpiony Tomisa w Games i to jest kolejny odcinek z gry Hero Zero. Myśleliście, że rozkończyłem z serią Hero Zero? A otóż nie, myliliście się. Rozpoczynam znowu maraton z gry Hero Zero. Będę nagrywał każdy piątek o godzinie 18, więc jeśli was interesuje, to możecie zostawić łapeczkę w górę oraz mnie oglądać, bo mi zabrakło słowa. Możecie za mną podążać i po prostu, żeby wbijać co tydzień na kanał, żeby zobaczyć każdy odcinek z Hero Zero. Jest to chyba odcinek 9, z tego co się nie mylę. No i jeśli się nie mylę, to możecie mi poprawić w komentarzu. I dobra, mamy 1 300 000 golda, więc sobie wydamy trochę sobie w statystyki na początku. W intuicji, może 3000 intuicji sobie zrobimy, co wy na to? Tutaj brakuje 3 punkciki, więc sobie damy pojedynczo. I mamy równiutko 3000 intuicji, super. Dzisiaj jest w ogóle event na pojedynki, więc sobie zrobimy pojedyneczki. Gdzie grałem sobie trochę rano, jak widzicie, troszeczkę levelów sobie ponabijałem. Jak widzicie, tutaj jest 225, ale normalnie jest 300 energii, ponieważ jest potrójny event na pojedynki. Mamy zamiast 100 odwagi, mamy 300 odwagi. I możemy zamiast 5 ataków zrobić 15. Więc zajebiście. Sobie usuwam wszystkie waleczki, ponieważ nas nie interesują. I lecimy pierwszego bałwana. To sobie kupimy rzutki. Dobra, te sobie kupmy. Lecimy pierwszego bałwana, czyli choinek 6-9. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ok, zwycięzca. Teraz Sebastian na 10. I znowu wygraliśmy, super. Gdybyśmy tak ciągle wygrywali, no to git. Okej, z tym niestety przegraliśmy, nie wiadomo było, jakie masaty. Ledwo, ledwo, ale wygrałeś. No ale jednak wygrałem, jest to różnica pomiędzy przegraną a wygraną, no nie? I dobra, tutaj atakujemy sobie teraz Ryśka, ponieważ 110 punktów mamy do niego do przodu. I wygrywamy. Fighter 214, zobaczymy. Też wygraliśmy. I mamy 4 punkciki za to, że zrobiliśmy 20 ataków. Tutaj szybko się nabijają właśnie te nagrody, ponieważ jest potrójny ten odwaga na pojedynki, dlatego szybciej ten cel się robi jakby. Więc tutaj na spokojnie możesz sobie zrobić 50 pojedynków i tutaj na końcu dostanę 0 nit, więc takie gówno warte. Tutaj dostałem jakiś wybrany jakiś itemek. I tutaj 4 punkty, czyli to co dostaliśmy przed chwilą. Jeszcze możemy 3 ataki zrobić. Niestety przegraliśmy. To jest minus 205, bo czasami nie patrzę, a czasami patrzę jakiś przeciwnik. Ponieważ skupia się też co powiedzieć, no nie? Tutaj jest na przykład 480, więc bierzemy tego. Spróbujmy, bo mam mniej siły i mniej inteligencji. Może wygramy. No i git, mamy jakiś itemek, gorszy jest, więc sobie go sprzedamy. Niestety już nam się zużyła broń, ponieważ wszystko wykorzystaliśmy na ziomeczków. No i jeszcze musimy jednego pokonać. O, ten ma 325, więc ostatni i wygrywamy na luzie. Mamy 24664 punktów, znaczy honoru, przepraszam, punktów honoru, więc jak widzicie, jest postęp. Chyba w poprzednim odcinku, który grywałem z miesiąc temu, to miałem 10 tysięcy, jak widzicie, mam 2 razy więcej. I mamy 4 punkciki za to, że zrobiliśmy tam cel, więc sobie damy sobie na przykład siłę, żeby wyrównać do 2100. I dobra, ten co gówniany item, jak dostaliśmy, sobie sprzedamy i awansujemy naszego Larwishana, ponieważ chcę sobie też odświeżyć sklep, bo się jeszcze nie odświeżałem. Spokojnie nam 700 tylko 50 expo, dlatego sobie robimy jakąś misję. Możemy zrobić tą pierwszą, lepszą. Tutaj 219, więc ją sobie nie zrobię. Tutaj 732, więc nam trochę zabraknie. Więc musimy wziąć tą czasową za 2500. No i sobie przyspieszamy pilocikiem, żeby się robi, a my sobie pójdziemy na trening. I dobra, tutaj na przykład nie zrobiłem, bo pewnie zapomniałem, albo mi się nie chciało robić tego treningu i zabrakło czasu, albo właśnie tych punktów treningowych. I dobra, lecimy chyba jedyneczkę.
Zaraz zobaczymy, tutaj mamy 3 punkciki za 4 jednostki motywacji, tutaj mamy 3 za 4, tutaj mamy raz, dwa, 4 punkciki za 3 i tu mamy raz, dwa za 1. Czyli jak widzicie, to jest najbardziej opłacalne, bo tutaj macie 2 punkciki za 1, a tutaj macie 3 za 4, więc bierzemy jedyneczkę i lecimy. Średnie za 36 punktów fitness, robimy też trudne. I będziemy robić tylko średnie i trudne, więc robimy dalej średnie, żeby jak najszybciej ukończyć ten trening, robimy dziewiąteczkę. Niestety nam się nie udało, ale przez to, że robiliśmy trening, mamy nowy poziom i dajemy sobie w siłę. Prawie mamy równo. 2050, zabrakło jednego, trudno. I brakuje nam ilu? 21 punktów fitness, więc zróbmy coś za 21. Tutaj jest akurat za 39, więc robimy. I mamy... Zrobiło się, mamy darmowe punkty, które damy sobie w siłę. I mamy tutaj kupony, jak widzicie tutaj mam 9, 10, 16, 20 jednostek motywacji, więc może w następnym odcinku sobie jakiś kupon zrealizujemy, nie wiadomo. Okaże się później. Więc teraz idziemy sobie do kryjóweczki i odbieramy sobie wszystko, expik oraz super clay. Mam jednego wolnego robotnika, więc mógłbym sobie tutaj coś ulepszyć. No nie wiem, generatorów nie trzeba się opłaca ulepszać. No opłaca się niby, no nie? Fabrykę sobie kleję 12 poziom, ją nie ulepszę, ponieważ mam mało zeronitu. Magazyn robotów 3 poziom jest wystarczający według mnie, więc myślę, że... Więc nie ma sensu tracić czasu na to, żeby ulepszyć na 4 poziom, tylko dlatego, żeby mieć więcej atakobotów w zapasie, więc robimy sobie... tak jak mówiłem, generatorownie tom na 11 poziom, ponieważ już mam jedną na 11 poziom. I dobra, lecimy sobie zaraz z ziomeczków, tylko sobie usunę historię ataków. I dobra, ten na przykład na luzie wygrałem z jednym, tutaj jest słabszy, ma 11 poziom pozycji obronnej i 13 ataku obronobotów, przepraszam, więc musimy skipnąć. I tutaj też ma 11 poziom, więc musimy użyć tylko jednego. Więc jak widzicie, dużo nie powalczyliśmy, ponieważ następny atak kosztuje nas za jedną oponkę, a to się w ogóle nie opłaca. Więc lepiej poczekać. I tutaj brakuje nam 9 botów, więc stwórzmy 18 minut, ponieważ mam pierwszy poziom. Właśnie, jak to się to nazywa? Pierwszy poziom, niepotrzebnie w ogóle to postawiłem. Jednostki ulepszające bot, zapomniałem jak to się nazywa. I tutaj 3 minutki do misji czasowej. Jak widzicie, muszę zrobić 3 z 6 rozpoczętych odwetów walki ligowej, to znaczy, że muszę wygrać na ligówkę, tutaj muszę znaleźć 3 wskazówki, czyli muszę mieć farta do misji, a tutaj muszę wygrać pojedynki. Znaczy, pojedynki w misja. Tak. Więc idziemy sobie na ligówki, mamy akurat 6 energii, zobaczmy, to jest 1000, to jest minus 2 koła, to jest 3 koła, więc lecimy tego. Okej, okay. Ej, czemu ten pasek jest cały? A, już wiem dlaczego jest cały. Patrzcie, nie mam wspomagacza adrenaliny, więc kupmy go. Jak kupię go, to widzicie? Już jest normalnie, bo to się zbugowało, po prostu mi się już skończył wspomagacz. Ten od ligówek. Więc sobie teraz atakujemy 0-2. Okej, okay, 8 zabraknie i jak widzicie, zaraz będziemy w złotej lidze, więc... będziemy super bohatera, widzicie? Awans do super bohater przy 2500 punktach ligowych. Teraz jesteśmy w czempionie dwójce chyba. Nie, jedynce jesteśmy, przepraszam, czempion jeden. Abyśmy byli w czempionie, byśmy mieli 1500, więc atakujemy sobie tego ziomeczka. I jesteśmy już w super bohaterze, jak widzicie. I tutaj widzicie bonusy 340 monet przy walce ligowej i 39 podwyższonych podstawowych umiejętności, więc zajebiście. To są same koksy, widzicie, to jest minus 53 tysiące, mamy do niego, na przykład do tego mamy 9,5 tysiąca, a tutaj 20 tysięcy, więc no sobie nie powygrywamy. A poza tym i tak, żeby zrobić swobodny atak, to musimy czekać 45 minut. Jak widzicie, zrobił nam się telefonik, odbieramy punkciki. Bo widzicie, mamy jeszcze 5 godzin, żeby zrobić tam ten telefon. Z tymi wskazówkami, a tutaj mamy jeszcze 3 dni, więc myślę, że to na spokojnie co zrobię, tylko muszę robić te misje walki w tym mieście, dokładnie w tym pierwszym, nie w tym, tylko w tym poprzednim muszę robić. I 40 sekund zostało, więc sobie
jeszcze coś zróbmy, na przykład sobie sprzedajmy coś, co jest niepotrzebne, to jest potrzebne, bo to będzie potrzebne do nowych moich itemów. Jak widzicie, jest nowy w ogóle sezon ziemi. Tutaj troszeczkę słabo mi idzie, ponieważ już minęła połowa, a mam zaledwie 132 punkty. I jak widzicie, to są marne. Mam tutaj te nagrody, mam 3 expa, mam tutaj jakieś te modyfikacje. Mam 0 nich na przykład. Ja bym tutaj fajnie bym do oponek dojechał, bym miał 10 darmowych oponek i ok, skończyła się misja, mamy 2000 expa. I musimy zrobić 200 punktów sezonowych, więc nie wiem, czy mu się w ogóle uda to zrobić. No jak będę robił właśnie te telefony, to myślę, że mi się uda. Ok, treningi za 5 minut, musimy też poczekać. Więc sobie zróbmy tą waleczkę tutaj. 1500 za 5 minut, no tak średnio, ale to ma poradzić. Dobra, idziemy tutaj. Zadać 2 punkty, albo se zostawię. Nie będę nic rozdawał, bo tylko tak rozdawać, no nie. To tak bez sensu. A tak to jak sobie kolekcjonuję, to będę mógł za 10 za darmo sobie zrobić. Mogę już pojedynczak zrobić? Mogę zrobić. No to sobie zobaczmy z kimś. Okej, okay, 50, 130, 300. Okej, okay, tego zaatakujemy. I niestety przegraliśmy, ale mamy monety na pocieszenie. W czym jak drużynca jest, no ja jestem tylko aktywny i mam tutaj obronę. Tutaj jest 8 zgłoszonych, tutaj jest 8 zgłoszonych, a tutaj jest 9, więc tą baną nie wiadomo, czy wygramy, bo nie wiadomo, ile ma życia, ale jak widzicie, takie nagrody będą. Tutaj atakujemy takich ziomeczków. No dosyć wysokie poziomy mają, więc będzie ciężko wygrać tę walkę. Jedyne tutaj mocne jest Kuba Stypa, ma takie te statystyki. Jak widzicie, ma lepsze, ponieważ ma wyższy poziom i pewnie gra dłużej. No i tutaj ma taki opis, jak Lachu powiedział, skilla nie kupisz. No dokładnie. Trzeba poświęcić czas w tej grze. On ma rację, żeby być dobry w tej grze. To tutaj nic za pieniądze nie będziecie dobrzy. Tak samo jak w innych grach. Jak sobie kupić na przykład gemy do Brosta, to wcale nie będziecie dobrzy. Możecie być tylko gorsi tak naprawdę. Tutaj się liczy tylko i wyłącznie poświęcony czas. I dobra, przyspieszamy sobie to. Za 20 sekund sobie zrobimy sobie jeszcze jedną misję i sobie skończymy na tym odcineczek. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać powrót Hero Zero. I będę serduszkował wszystkie komentarze z takim tym, z taką frazą. I dobra, 3 sekundy zostało, zobaczymy, czy nam się uda. Fajnie by było, się udało i pomyślę, jakby było, że nie udało się, no to, że nam się nie udało, no normalne. Nie zaliczy nam po prostu do telefonów. Misji walki wygranych by było, jakby powiedzieć, odbytych tylko, bo coś takiego, zrobionych, coś, a nie wygranych, no to byśmy mogli to robić w nieskończoność, a tak to jest wygranych, przez co jest to trudniejsze i jest za 5 punktów sezonowych. Więc robimy sobie tą waleczkę. 5000 monet, ej, to jest sporo jak za tą misję. Sobie damy resztę coś tam. Więc sobie dobijmy piłkę może. Dobra, dobijmy sobie 2100. Trening mamy za 2 minuty, więc no tutaj nic ciekawego nie będzie. I dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podoba taki powrócik do Hero Zero, to subik i łapeczka, ponieważ do końca miesiąca zbieram do 400. Dzięki, Waryty, elo!